Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. No to teraz już tak oficjalnie możemy powitać Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A w studiu numer 1 Hania Ciesielska z sytuacją pandemiczną. Dzień dobry, Haniu. Witam ponownie. Tak, rzeczywiście, koronawirusowy raport na początek, jak zawsze. Od wczoraj przybyło zakażonych w powiecie gostyńskim. Z danych wojewody wielkopolskiego wynika, że aż 6 nowych przypadków to kobiety w wieku od 58 do 67 lat i wszystkie są w szpitalu w Poznaniu. W sumie w powiecie gostyńskim jest 21 osób z dodatnimi wynikami. Przybyło też zakażonych w powiecie leszczyńskim. To dwie kobiety w wieku 39 lat są w izolatorium w Poznaniu. Razem z nimi w Lesznie jest teraz 8 przypadków zachorowań. W powiecie wolsztyńskim wykryto 1. Chora trafiła do wielospecjalistycznego szpitala miejskiego w Poznaniu, co oznacza, że w tym powiecie jest obecnie 8 osób zarażonych. Bez zmian wygląda sytuacja w powiatach jarocińskim, kościańskim oraz we wschowskim i górowskim, w którym od jakiegoś już czasu nie ma przypadków koronawirusa. A raporty zakończę dobrą informacją z powiatu rawickiego. Tam wczoraj notowano zaledwie 3 przypadki koronawirusa, a dzisiaj mamy tylko 2, a więc kolejna osoba wyzdrowiała i tego życzymy wszystkim. Dziękujemy bardzo. Hania Ciesielska. 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Mam odpowiedzi z Urzędu Miasta w kilku sprawach, ale zanim do odpowiedzi mamy telefon. Tak jest. Dzień dobry. Nie mamy telefonu, więc proszę Państwa, odpowiedź. Dostałem odpowiedź w sprawie Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego i Rejestracji Pojazdów. Tam Państwo było kilka telefonów, że strasznie długo się czeka, że te kolejki, że wcale nie jest tak łatwo. No i zwróciłem się z prośbą o takie wyjaśnienie, cóż to się dzieje do urzędu. I odpowiedź jest taka, że dłuższe kolejki wynikają głównie z sezonu urlopowego i niepełnego składu pracowników. Sezon urlopowy się kończy, szkolimy nowych pracowników i wszyscy dokładają starań, aby skracać terminy spraw do załatwienia. System rejestracji internetowej jak najbardziej działa. Klienci się mogą umawiać na wizyty telefoniczne i mailowo. Wielu klientów chwali sobie tak dalej. Natomiast są niestety tacy, którzy nie przychodzą o umówionym czasie albo po przyjściu okazuje się, że Urząd Miasta Leszcza nie jest właściwym miejscem do rozpatrzenia ich sprawy. To również generuje wydłużenie kolejki. No i jeszcze pani Lucyna Gbiorczyk z urzędu przypomina, że tam nie tylko prawa jazdy się załatwia, ale także różne sprawy związane z ośrodkami szkoleniowymi, stacjami kontroli pojazdów i tak dalej. Także konkluzja jest taka, bardzo dziękujemy za tę odpowiedź, ale konkluzja jest taka, że urlopy się kończą, pracowników będzie więcej i może to sprawić, że to wszystko sprawniej pójdzie. Oby tak było, mamy telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry, ja takie nietypowe pytanie mam. Czy dziś jest pokaz balonowy? Nie ma pokazu balonowego. Następne pytanie o pokaz balonowy. Nie ma z powodu pandemii. Jeszcze jakieś... Dobra, nie ma z powodu pandemii, ale balony po południu będą latać. Mam nadzieję, że nad miastem, bo Mistrzostwa Polski, przypominam, w Lesznie w tym roku, więc loty zawodnicze jak najbardziej, natomiast no baloniarze z całej Polski się zjeżdżają. Mam nadzieję, że żaden z żółtego i czerwonego powiatu nie przyjeżdża, natomiast no staramy się, baloniarze starają się dmuchać na zimne, w związku z tym no jednak w tym roku, oby pandemia w przyszłym roku już była przeszłością mile wspominaną. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Dobra, dzięki. 65 529 5529. Czekamy na kolejne telefony w temacie dla reportera. Zerkam i jest już kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy. Halo? Nie ma, udało się niestety. Ale... linia wolna, zatem ale... proszę. Kto wie? Telefonować. 65 529 55 29. Witamy, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo tutaj na osiedlu Gronowa jeden pan hoduje lisy. Tak. I po prostu te lisy tam wychodzą przez jakieś dziury, a tam obok jest plac zabaw i małe dzieci się bawią. O, wychodzą. Chyba nie powinny z hodowli wychodzić te lisy. No, wczoraj wyszły 2. Ostatnio też widziałem jednego. Zgłaszałem to tam do Straży Miejskiej, żeby tam po prostu z tym panem porozmawiali, żeby to jakoś, nie wiem, tę dziurę
No tak, być może gdzieś rzeczywiście się... Ale to są na pewno takie hodowlane kolorem i tak dalej, to nie są takie z pól przychodzące na wnerze. Dobrze, no przekazał pan Straży Miejskiej, my oczywiście Straży Miejskiej się przypomnimy, no rzeczywiście mam nadzieję, że to są zwierzęta miłe i sympatyczne, ale no jednak nie każdy sobie życzy kontaktu. No wie pan, tam obok dzieci się bawią. Tak, no ma pan rację, jednak to takie zwierzę, które no, nawet dzisiaj przypominamy, nawet psy na smyczach wyprowadzamy, żeby nie doszło do jakiejś niedobrej sytuacji. Dobrze, to przypomnijmy się Straży Miejskiej, żeby tam zainterweniowali u właściciela tej, jak to się mówi, fermy, tak? Fermy. Najprawdopodobniej ferma. Być może jakaś inna nazwa potoczna. Być może znacie bardziej ode mnie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Mamy kolejny. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie dzwonię, nie wiem, czy bo jeszcze Szczepański, pan poseł wisi w Nowej Wsi Trzaskowskiej, koło kościoła w Zominie. Wizerunek pana posła wisi, gdyż mam nadzieję, że pan poseł zasiada w parlamencie. Ale zostawił swoje materiały wyborcze jeszcze, tak? Tak, koło kościoła w Pawłowicach Trzaskowskiej. Pawłowice? Już sobie zapisuję. A inne wiszą wyblaknięte, naprawdę strasznie wygląda. Co czyli tak, do kiedy te mogą wisieć? One już dawno nie powinny wisieć, bo jest miesiąc po wyborach na sprzątnięcie. Ale pana Szczepańskiego od zeszłego roku wisi. A pan Szczepański był, wybrany wolą narodu w zeszłym roku. Tak. Czyli tak, niech mi pan powie, bo być może te sztaby niekoniecznie pamiętają, gdzie je się były, powiesiły. Panie, oni nas pamiętają 2 tygodnie przed wyborami. Tak. Dobrze? Oni wtedy o nas dbają, wie pan. O wyborców. A tutaj zapomną. To samo w gminie, wszędzie. W Drobninie koło przystanku pan Trzaskowski. Dobrze, czyli momencik, ja sobie zapisuję. W Pawłowicach koło kościoła. Koło kościoła i pan Szczepański w Nowej Wsi. Koło przystanku jest taki duży słup okrągły. W Pawłowicach koło kościoła też. Nowa Wieś. I Drobnin, pan i Pawłowice. Szczepański i Drobnin, pan Trzaskowski. Trzaskowski i w Pałowice też pan Trzaskowski zapisał pan, nie? Tak. I jeszcze na rondzie w Pałowicach też jeszcze tam porozdzierane leżą pana Trzaskowskiego. Ludzie patrzą, czy to wybory, jeszcze może być wypadek, wie pan. A może się, wie pan, przekonają ostatecznie, może to jest taka taktyka, że jak nie zagłosowaliście w lipcu, to jak powiesi jeszcze z pół roku, to się przekonacie, jednak zagłosujecie. Tak. Albo zagłosujcie, to wtedy zdejmiemy. A my już byli ugłosowani co my chcieli, ja przede wszystkim. Wybrali my, kogo my wybrali, natomiast posprzątać materiały wyborcze trzeba, przypomnijmy się naszym strukturom, czyli tutaj Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, żeby z materiału wyborcze kandydatów, no jednak sprzątnąć, bo to zawsze dobrze świadczy także o kandydacie, kiedy posprząta po sobie, widać, że jest porządny i tak dalej. Dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękujemy i kolejne telefony przed nami, 65 529 55 29. Ten numer do waszej dyspozycji. Trwa temat dla reportera. No i jak na razie cisza. A tak zarzuciłeś tę wędkę, myślałem, że tu... A, mój ulubiony tekst, tak? No to tak bardzo jest. Proszę, to ja zachęcam jak zawsze do dzwonienia słuchaczy z całego naszego obszaru nadawania. Leszno, Wschowa, Wolsztyn, Kościan, Gostyn, Jarocin, Rawicz, Góra i okoliczne miejscowości, kropka. I nic. Zamęta nie działa. Ja myślałem, że jak ty ze swoim głosem odezwiesz i wyrecytujesz tę formułkę, To jeszcze tak dobrze nie jest. Nie, to kolega jak reporter. Plakat, jak mój plakat będzie wisiał, to może wtedy głos przekona kogoś. Ale wiesz, Eryk, ty nie wiesz, co wydarzyło się wczoraj na antenie. Tutaj słuchacz poprosił kolegę reportera o to, żeby powiedział słowo rabarbar, więc jak Jarek coś pięknego powie, to na pewno słuchacze zadzwonią. Wiecie, co to było, co się okazało, tak? Że to było wkręcenie mnie przez właśnie kolegę z Podlasia, który przyjechał na zawody balonowe. I udało tak się. Tak, i mnie wkręcił po prostu. Poznałem go tak w momencie, kiedy już ten rebelbem mówiłem, to się skapnąłem. Dobrze. Mamy telefon. Zgadza się. Witamy. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Dzwoniłem do państwa miesiąc temu w sprawie drogi Lagisza, Glinka, Góra. Chodzi o dziury. Zapisuję sobie, przypomnijmy się, no wie pan, to ja tak zawsze odpowiadam. Nie, bo byli, załatali tylko 10 dziur i zostawili. Załatali? Tak, 10 dziur tylko, a resztę zostawili. 10 dziur załatali. Ja myślę, że trzeba to odtrąbić jako ogromny sukces. Tak. Natomiast pozostało jeszcze tych dziur około... Oj. Nawet nie idzie przejechać już. Czyli dużo.
Tak. No okej, okay, no dobrze, wie pan, kropla drąży skałę, jak już 10, to może za miesiąc kolejne 10 i tak wypełnią wszystkie, a kiedy już wypełnią ostatnią, to ta pierwsza się wykruszy. No dokładnie. I tak się żyje całym życiem na drogach polskich. Ale dobrze, dobrze, będziemy oczywiście zaraz Filipowi tutaj lampeczkę zapalę, że niech podziękuje. Jak mówił klasyk, dziękujemy za już, prosimy o jeszcze, żeby więcej tych dziur na tej drodze wyrównywać. Ja sobie w niedzielę z rodziną się wybrałem na taką wycieczkę krajoznawczą. Chciałem im troszkę właśnie tutaj tego Dolnego Śląska blisko Leszna pokazać i sobie tam pojeździliśmy. Wioska, Siciny, Naratów, tamte okolice. Prześliczne, no piękne. Żona była urzeczona, natomiast rzeczywiście stan dróg nie najlepszy. Znaczy nie, to było dobre, bo tak jak z bajki, jak z bajki, jak z bajki, potem wpadasz w dziurę i wiesz, że niestety rzeczywistość. Że mamy, taki folklor. Mamy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwoniłem 2 tygodnie temu. Chodzi mi o ścieżkę rowerową tutaj na cmentarz z Wieniawy, nie? I o ławki tam. Przecież nie ma żadnej ławki na tym, na tej drodze osiedzkiej. A kiedyś były dwie. Osiecka. Dobrze, no okej. 2 tygodnie to czasem przypominam, to jest krótki czas na różne ustalenia i odpowiedzi. Odpowiedź w sprawie komunikacji no przyszła stosunkowo szybko, bo po tygodniu. W niektórych sprawach trzeba troszkę dłużej poczekać, no ale tak jak mówię, w naszej audycji... Ale odpowiedź jest jakaś czy nie ma? Jeszcze nie ma, ale no spokojnie, no. Myślę, że... A jeszcze chodzi mi o te wiaty tutaj przy działkach. Wiata przystankowa przy działkach jest czymś, z czym sobie myślę, muszą państwo się przyzwyczaić, że chyba tej wiaty nie będzie, ponieważ nie dostajemy pozytywnych odpowiedzi. No bo jak tłumaczą, wiata jest MZK, a miejsce nie jest MZK. No ja. No, tak, a kiedyś były krzaki i była wiata, nie? Zarośnięte i była wiata, nie? No czasem są takie rzeczy, że kiedyś było lepiej, a potem coś się poprawiło chyba i już jakiś nie jest. Młody Mokos projektował te drogi, że tam nie zrobił, żeby miejsce było do wiaty. Ja też pański głos pozostawię bez komentarza, bo przypominaliśmy się ze sprawą wiaty przy działkach kilkakrotnie i na razie mamy ciągle odpowiedź, że się nie da. Także może ktoś wreszcie dojdzie do wniosku, żeby jednak spróbować, czy się da, ale póki co odpowiedź jest, że się nie da. Także dziękujemy panu bardzo. Przypomnimy się z ławeczkami na ulicy Osieckiej, co by sobie państwo mogli spocząć na chwilę spacerując, biegając, jeżdżąc, czy idąc na działki lub cmentarz. 65 529 5529. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja kiedyś do pana dzwoniłem w sprawie ścieżki rowerowej. To jest taki ten kawałek między ulicą Bolesława Chrobrego a ulicą Leszczyńskich. Tam nie ma tego poziomego oznakowania. Tam jest taki kawałek brakującego kontrapasza. I pan również mi wtedy odpowiedział, że jest pan żywo zainteresowany. Zwróci się pan do oficera rowerowego w Lesznie. Nie wiem, czy pan awansował, już się tym nie zajmuje. Ale w dalszym ciągu to już jest chyba któryś miesiąc, jak ja dzwoniłem, nic nie jest zrobione. W dalszym ciągu kierowcy przeklinają na rowerzystów, że jadą pod prąd, a przecież my mamy prawo tamtędy jeździć. Czy coś w tej sprawie wiadomo i czy coś dalej można zrobić? Przecież to jest bezpieczeństwo nas, mieszkańców Leszna, niech się ktoś w końcu tym zajmie. Czy sprawa została przekazana do oficjalnego tego właśnie? Natomiast no, póki co, jeżeli pasa nie ma, to myślę, że potrzebne są tam jakieś uzgodnienia. Ja głęboko wierzę, że oficer rowerowy nie schował tej prośby do szuflady i nie zapomniał. No ale gdyby zapomniał, to się przypomnimy. Bardzo panu chodzi o ulicę dziękuję. Szkolną po prostu, jeżeli się nie mylę, tak? Proszę? Ulica Szkolna, tak? Tak, tak, ten kawałeczek tak między ulicą Leszczyńskich a Bolesława Chrobrego. Właśnie tam nie ma żadnego oznakowania, a wszędzie dookoła potem są te ładnie namalowane, te czerwone pasy. Tak, to prawda, rzeczywiście. Dobrze, przypomnijmy się, no może drogi, no może tam jest jakiś problem, może nie wiem, trzeba jakieś specjalne uzgodnienia czynić, albo no, myślę, że to nie jest kwestia braku farby, ale sprawdzimy. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich kierowców i rowerzystów. Swoją drogą kierowcy, jak wam się jeździ, też dawajcie znać, jeżeli gdzieś są jakieś problemy. I co? Mała przerwa. I po krótkiej przerwie wracamy do audycji Temat dla reportera. Jarek Adamek w studiu przez cały czas i czekamy na telefony. Pod numerem przypominamy 65 529 5529. I mamy już telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry.
Chciałem podziękować za błyskawiczną akcję z usunięciem ziemi przy drodze, drodze do szkoły w Witoczycach przez dzieci tam usypanej. Zostało wszystko wyjątkowo rozgarnięte. Przekażemy Filipowi Wybywalskiemu, gdyż Górowskie to jego teren. I bardzo serdecznie dziękujemy tym osobom, które te ziemię usunęły, dzięki czemu w Witoszycach żyje się lepiej. 65 529 5529, o to właśnie chodzi. Także w tej audycji, żebyśmy pomagali sobie nawzajem żyć lepiej. I dzwoni ktoś, kto może potrzebuje, żeby mu się żyło lepiej. Dzień dobry. Halo? Pan zdecydowanie potrzebuje tego, żeby żyło mu się lepiej. Teraz proszę, konkurs na mruczenie. Panu słuchaczowi bardzo serdecznie. A może byśmy zrobili taką dyscyplinę poranną, że na przykład dzwoni kilku słuchaczy i sprawdzamy, kto lepiej mruczy. Poranną. Dzień dobry. Dał jaką wieczorną. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pani ślicznie. Ale niech ta pani z tym śmiechem się trochę wstrzyma, bo przecież ona aż w uszach drażnią. Ona się śmieje nie wiadomo nieraz czego. Chyba sama z siebie. Dziękuję. Ale uśmiechu ja również trzeba. Panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy. Uśmiechu życzymy i dużo radości z życia. Dziękujemy pani bardzo. No, na pocieszenie mogę powiedzieć, że my zawsze wiemy, z czego śmieje się Patrycja, choć nie zawsze to rozumiemy. Nie mamy właśnie kamery tutaj, to wszystko by było jasne. O. Z czego się śmiejemy? Dzień dobry, witamy kolejny słuchacz. Dzień dobry. Pozdrawiam tę pesymistkę, co wcześniej dzwoniła, co się nie ma śmiać. I chciałbym tak, że tak powiem, bo Radio Elka fajnie wszystko przyzwyczaiła nas do bardzo zaskakujących reklam i niech ta pani sobie może wcześniej usłyszy tą reklamę z pryzmatu Janusz i Grażynka, to, że tak powiem, powinna się pośmiać trochę bardziej. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie panu dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No słuchajcie, no ja powiem tak, no sami wiemy, jak jest w życiu. Nie każdy ma dobry dzień. Czasem jak mamy dobry dzień, zły dzień, to osoby, które mają dobry dzień, troszkę działają. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak masz zły dzień, a przychodzisz od rana do radia, jak ty to robisz? Ja mówię, no włącza się czerwona lampka i się o wszystkim zapomina, no i trzeba maskę ubrać. I masz ubrać. Wtedy dobry dzień. A poza tym, prawda jest taka, że my porankowcy jesteśmy od tego, żeby się do państwa uśmiechać, bo wtedy też państwu chce się śmiać. No chyba, że ktoś wstał lewą nogą, jak słuchaczka ewidentnie. No mówię, no czasem, ale rozumiemy to, tak? Jasne, my też tak. Czasem miewamy gorsze dni, więc słuchamy, kolejny telefon już mruga. Halo, dzień dobry. Ja mam taką sprawę do tej pani, która dzwoniła odnośnie tego śmiechu. Jak jej ten śmiech przeszkadza, to niech po prostu wyłączy radio. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy. No słuchajcie, naprawdę, no, kochani, no naprawdę my dziękujemy za te głosy wsparcia. Ja myślę, że Patrycji jest bardzo przyjemnie, bo... Łyk wody na prześwienie Patrycji. Ona się nawet czerwieni w tym momencie leciutko, tak się rumieni. Natomiast... I się śmieje, ale po cichu. Natomiast, no zrozummy, czasem miewamy gorszy dzień i czasem takie sytuacje są, że no musimy to przeżyć. I życzymy pani, żeby ten dzień przeżyła, żeby słońce wyjrzało i wtedy, żeby ona także radośnie się do świata. Mamy już słuchacza. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie przejazdu kolejowego na ulicy 1 Maja. I cieszę się bardzo, że nareszcie został naprawiony. Nawet postawiono nowe barierki i taka rzecz, która jest dla mnie bardzo interesująca, jak zostały rozwiązane problemy drogowe, to jest to, że przejście dla pieszych znajduje się za barierkami. A to dobrze. I to chyba jest przejście od strony Biedronki, czyli od strony miasta, od strony wodociągów, nie ma przejścia dla pieszych wcale. No jestem ciekaw, co będzie, jak otworzą te nowe barierki i wszyscy piesi będą chcieli przejść na przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy, gdzie czasami kolejki są aż do szkoły rolniczej, a pieszych też jest w godzinach szczytu, tam około 14-15 sporo, bo ludzie tamtędy wracają z zakładów pracy. Czyli proponuje pan co, wytyczenie nowego przejścia dla pieszych? No, są dwa wyjścia, albo nowe przejście dla pieszych, albo przesunąć barierki za przejście dla pieszych. Aha. No dobrze, to myślę, że tu jest oczywiście kwestia uzgodnień miasto-kolej, bo teraz co jest czyje i do którego metra. No ktoś podpisywał projekty chyba, nie? To swoją drogą. Dobrze, będziemy musieli sobie to sprawdzić, ale z takim pytaniem się zwrócimy. Ja też przypominam, że cały czas czekamy na oddanie do użytku tego przejścia podziemnego tam w ciągu ulicy Okrężnej. Mam nadzieję, że dzięki niemu też ten ruch pieszych tam na 1 Maja się zmniejszy, ale
Ale dobrze. Myślę, że małą wizję lokalną trzeba w tym miejscu przeprowadzić, sprawdzić, bo ja mówię, musiałbym sobie teraz przypomnieć, jak tam ten układ komunikacyjny wygląda. Ale dziękujemy panu za ten sygnał. Bardzo dziękujemy i odbieramy już kolejny telefon. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Na wstępie, w ten piękny dzień i życzę wszystkim uśmiechu na twarzy, bo mamy piękną pogodę w dniu dzisiejszym w Lesznie. A chciałbym przedstawić takie małe moje spostrzeżenie, nie wiem, czy to będzie podlegało jakiejkolwiek interwencji, ale co można zauważyć? Pięknie rozbudowuje się nasze Leszno, znaczy może bardziej okolice Leszna, typu Gronówko, Dąbce, Henrykowo i tak dalej. Prawda. No i do czego zmierzam? Piękne osiedla powstają, piękne domy powstają, ale równocześnie z tym nie ma dróg. Na tych osiedlach nie ma dróg. Tam przejechać gdziekolwiek, no to jest jedna wielka masakra. I te domy stoją po 5, 6, 8 do 10 lat i tam cały czas nie ma dróg. I do czego zmierzam? Czyli nie powinno być tak, że jeżeli jest jakiś tam plan zagospodarowania danego terenu, czy to nie powinno być, nie wiem, równoczesne, jednoczesne z zabezpieczeniem środków na powstanie dróg i tak dalej, bo zauważyłem taką jedną prawidłowość, a zarazem nieprawidłowość, jeśli można to w ten sposób określić, no bo jak już tam mieszkańcy mieszkają po te 6, 7, 8 lat, no i mają dosyć po prostu tych dróg w takim stanie, jakie one są, rzucają się po prostu i sami sobie te drogi jakieś budują, wynajmują firmy zewnętrzne, które te drogi budują. Wydaje mi się, że nie tędy droga, że tutaj gminy powinny troszeczkę zadziałać coś w tym kierunku. Takie moje spostrzeżenie. Interesująca obserwacja, nie ukrywam, rzeczywiście, no, godna rozważenia. No, ja jako człowiek, który obserwuje pracę samorządów od ponad 20 lat, tylko panu powiem, że w większości gmin jest tak, że drogi są problemem. Jest cała masa dróg, które od lat czekają na utwardzenie i wciąż powstają nowe, tak jak pan zauważył, w ostatnim czasie rzeczywiście ogromny wysyp nowych budów, nowych domów. Dokładnie tak. Bez tej infrastruktury drogowej. No i teraz ci ludzie, którzy już mieszkają długo, no też mówią, a my czekamy 20 lat, trudno. Tak, to pieniędzy na drogi. Ja uważam, że powinny tak. Być środki jakoś. No ja wiem, że gminy się cieszą, tak, ręce zacierają, tutaj zatwierdzają, są przekształcenia działek tam rolnych na budowlane i potem mają podatki. A ludzie też chętnie kupują, tak. Ale to coś w tym kierunku powinno tak, pójść. Tak, a ludzie też chętnie kupują. Dużo jeżdżę akurat po klientach akurat. Okay. No i widzę, jakie te drogi są, w jakim stanie są. Często rozmawiam po prostu z osobami, które tam mieszkają. No i jest to bardzo, bardzo dla nich nurtująca sytuacja. No bo przecież mamy już powolutku jesień, przychodzi zima. No i tam faktycznie, gdziekolwiek na tych osiedlach dojechać, no to graniczy tam, no szkoda samochodów, krótko mówiąc. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, że taka działka, gdzie jeszcze nie ma takiej infrastruktury drogowej, utwardzonej i tak dalej, ona jest po prostu tańsza. No nie, to tu się akurat z panem nie zgodzę. Ja myślę, że jest chyba jednak różnica, czy działka przy utwardzonej drodze. Nie, wierzyć na infrastrukturę drogową, akurat nikt nie zwraca uwagę, bardziej jeżeli chodzi o różnego rodzaju przełącza. Czy jest gaz, czy jest kanaliza i tak dalej. A jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, no to każdy, kto się buduje i widzi, że osiedle powstaje, no to liczy się z tym i ma nadzieję przynajmniej, że się doczeka drogi po prostu powstaną. No czego ja oczywiście życzę, żeby się państwo wszyscy oczywiście dróg doczekali. No u nas się też troszkę inaczej buduje niż w niektórych krajach na zachodzie. Tak jak pan powiedział, tam w wielu miejscach się tworzy gotową infrastrukturę, dopiero potem się teren sprzedaje deweloperom i oni już dalej się zajmują budownictwem. No u nas to tak trochę w drugą stronę działa, czyli najpierw jest właśnie teren, potem dopiero infrastruktura. No ale życzę oczywiście, żebyśmy doszli do takiego standardu, żeby samorządy miały dość środków, żeby piękne drogi budować, choć obawiam się, że oznaczałoby to dużo wyższe podatki dla mieszkańców. Mamy kolejny telefon. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy pana, bo to taka dyskusja. Lubię takie dyskusje filozoficzne, choć no mówię, możemy podywagować. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, wczoraj akurat z wnukiem byłem na spacerze i tak sobie obszedłem tam miasto i tymi wałami koło starych pomp, żeśmy tam poszli. No jak tam się już wychodzi, to jest przed szpitalem taki zrobili tam coś, skwer, nie wiem jak to nazwać, tam jakieś zardzewiałe blachy tam postawili, tam od 1939 do 1945 na każdy blasze napisane jest. No ale nie o to chodzi. O to chodzi, że tam jest wysypany taki gry
gryznie, gryz, jak to się tam nazywa. I ja tam wózkiem chciałem przejechać i gdzie tam, nie dało rady, musiałem prawą jechać. Nie wiem, kto to wymyślił. Ten projektant chyba, co to tam projektował, to chyba się z powołaniem pomylił, czy coś takiego, no bo nie da się w żaden sposób przejechać tam, w ogóle iść nawet po tym nie idzie, a co dopiero wózkiem przejechać. Żeby po prostu, nie wiem, no to to by musieli to wszystko chyba tam wziąć, wyrzucić i to jakąś nawierzchnię inną zrobić, jakąś utwardzoną, a nie tam w piachu. No to się gorzej chodzi jak w piachu przecież. No, no i tak to wygląda to wszystko tam. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Ja tylko przypomnę, że to jest już któryś kolejny telefon, kiedyś rowerze który dotyczy była mowa. Nawierzchni, tak, o paniach, które chodzą w szpilkach, o właśnie wózkach dziecięcych, a to miejsce z tymi podzewiałymi blachami, to przypominam pomnik Armii Krajowej, który został oddany do użytku kilka miesięcy temu i no właśnie, tam tak ktoś zaprojektował, wymyślił, że nawierzchnia będzie takim żwirkiem czy gwysem kamiennym wysypana. No i zgłaszamy, oczywiście przekazujemy, no bo co, naprawdę, proszę państwa, no aż tak ogromnej mocy sprawczej nie mamy, że na sam dźwięk głosu mojego albo śmiechu Patrycji ścieżka się sama utwardza. To jeszcze na to czekamy. Prosząc bardzo grzecznie, żeby nasz leśniński magistrat w tym wypadku wziął pod uwagę te uwagi i może pomyślał o tym, żeby jakieś jednak spróbować inne rozwiązanie. Natomiast ja też przypominam, zawsze wszystko jest związane z tym, że no, jeżeli tak było w projekcie i tak zostało wykonane, no to nie można w ramach gwarancji wymagać, tylko trzeba po prostu zapłacić na nowo. A kto za to płaci? Kto? Patrycja. Pan Eryk, pani Patrycja, pan słuchacz, ten pan, który właśnie przejeżdża tutaj tam takim samochodem dużym, czyli tak zwane społeczeństwo. Proszę państwa, ostatnie minuty naszego programu. Czekamy na telefon. 65 529 5529. No my oczywiście przekażemy te obserwacje naszego pana słuchacza, że może ta nawierzchnia rzeczywiście nie do końca taka fajna. Wszystko notujemy to, co pojawia się na naszej antenie. Bo są nawierzchnie gruntowe, które są fajne, na przykład na Alei Słowackiego, tam jest taki gruntowa ścieżka i tam się twardo jest, fajnie. Mamy telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Taką sprawę bym miał, wjeżdżając do miejscowości Słonin, tu okolice między Czempiniem a Kościanem, wjeżdżając do miejscowości Słonin, mamy Słonin po prawej stronie, a Betkowo mamy po lewej stronie. Po lewej stronie, że tak powiem, budują się nowe budynki i tak dalej, już tam osoby mieszkają, a oznakowania nie ma. Przydałoby się, powiedzmy, tą lewą stronę oznaczyć jako Betkowo. Bo tam wszyscy, co dojeżdżają, że tak powiem, no to błądzą, myślą, że to Słoni, jadą w drugą stronę, a, że tak powiem, w granicy drogi już mamy zmianę miejscowości, zmianę wsi. Jeszcze raz proszę mi powiedzieć nazwę tej miejscowości. Po prawej stronie Słonin? A po drugiej stronie mamy Betkowo. Betkowo. Ale jak się ładnie nazywa? Betkowo. Gdybym mieszkał w Betkowie, też chciałbym, żeby tablica z nazwą tej miejscowości była widoczna, gdyż każdy, kto będzie jechał spoza, powie, no jak się to ładnie nazywa. Także to pewnie jest, sprawdzimy tylko, czy to jest droga gminna, czy powiatowa, no i wtedy u właściciela drogi no będziemy wnioskować o to, żeby to oznakowanie poprawić, co by kurierzy nie błądzili. I to jest, proszę państwa, wszystko na dziś. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Jutro i pojutrze ktoś inny, bo są balony, a jak państwo wiedzą, jak są balony, to tam szaleje po prostu. Ale ja zostanę na stanowisku. Eryk jest, no to Eryk będzie pilnował tego całego. Ale ktoś na pewno program poprowadzi, a więc jutro o 9.15 kolejny temat dla reportera. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.